chcąc kontynuować nasze tematy tutaj ze szkoły, ja troszkę to wszystko zacząłem łączyć, ponieważ myślę, że tą naszą szkołę życia, ten cały temat covidowski z ubożą. To dlatego widzę, że ludzie mają problem z zewnątrz, żeby tutaj być. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że to jest, stąd się wzięło. Więc troszkę tak to wszystko łączymy. I robimy to jakimś tam takim ciągiem. Chcę dzisiaj taki temat poruszyć. Coś, co ja nazywam drogą rozwoju duchowego. Tak to nazywam. Chcę was zostawić tutaj z taką pewnym fragmentem pisma. Przeczytam go zaraz. I to, ten fragment, dla mnie stał się właśnie tym, co powiedziałem, drogą rozwoju duchowego. Ja zastosowałem to w swoim życiu od A do Z i w ten sposób rozwinąłem się. To jest drugi list Piotra. Pierwszy rozdział. Od 3 wersetu do 11. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynnymi i bezużytecznymi w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie utkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego Jezusa, Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Najbardziej dotknął mnie tutaj 10 werset i zdanie nigdy się nie potkniecie. To zdanie nadało kierunek moim badaniom tego fragmentu i oparciu swojego rozwoju duchowego na tym fragmencie. Czy chrześcijanin może nigdy się nie potknąć? Okazuje się, że może. Nigdy się nie potknąć oznacza nigdy nie zbłądzić, nigdy nie popełnić czegoś, co jest nieodpowiednie, nigdy nie zrobić czegoś, co nie będzie przynosiło życia. To jest możliwe. Kiedy byłem w religii, uczono mnie, żebym uważał, abym się nie potknął. Abym trwał mocno, żebym nie upadł. Mówiono mi, kto stoi, niech baczy, by nie padł. Więc baczyłem, aby nie padł. Starałem się ze wszystkich sił nie paść. Tylko nie paść. To się stało w pewnym sensie celem jakiegoś mojego życia, by nie paść. Kiedy padałem, to w ogóle myślałem, że mi się świat wali, a niebo się zamyka. Bo jeszcze wtedy w ogóle uważałem, że można utracić zbawienie i byłem gorącym zwolennikiem tej tezy. Wtedy miałem kilka innych też tez. Między innymi, że kobieta jest gorszym gatunkiem itd., itd. To wszystko wynikało z mojej choroby, mojej psychiki. Ale kiedy po latach zacząłem studiować samodzielnie Prawdy Boże, to zrozumiałem, że to jest bardzo poważny zapis. Bo on mówi, że jest coś takiego, taka formuła, takie ułożenie życia z Bogiem, że się nigdy nie potkniesz. Nigdy. Nie będziesz musiał się spowiadać Bogu. Nie będziesz musiał przychodzić do Niego i mówić, przepraszam za mój grzech. Nie będziesz musiał takich rzeczy robić. Nie będziesz musiał w ogóle takich rzeczy robić. Nie będziesz myślał w ogóle o tym, że możesz popełnić gafę. Dzisiaj moje życie jest przez wiele osób uznawane za narcyzm. Przekonują mnie, że jestem chory,
zaburzony i tak dalej, że jestem narcyzem. Ale ja nie jestem narcyzem. Ja uważam, że się nigdy nie potknę. Po prostu. Dlaczego uważam, że się nigdy nie potknę? Bo obrałem tą drogę, o której tutaj pisze Piotr. Wiara. Może inaczej. Trzeci i czwarty werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Wszystkim. A więc zapis, który jest poniżej, definiuje, co to znaczy tym wszystkim. Bo to słowo tutaj przez wielu ludzi jest brane poza kontekstem tego w ogóle tekstu. Ludzie mówią, Boska Jego moc obdarowała mnie wszystkim do życia i pobożności. I na tym kończą. Tylko te wszystkim to jest wymienione na dole. To nie jest wszystkim w kontekście wszystkim. Rozumiecie, o czym mówię? To nie jest taki kontekst. To wszystkim, to jest to na dole wymienione. Czym cię obdarowała Jego boska moc? I to na dole, co jest dalej wymienione, to jest coś, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Tutaj jest napisane, Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał. Czyli poznanie tego, który nas powołał, a Jego zdanie na dole jest wymienione. Czyli ten, który nas powołał, on potem podyktował, w cudzysłowie, Piotrowi informacje o rozwoju duchowym. Przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga ze sobą pożądliwość. Jakkolwiek tłumaczenie jest tutaj nie do końca trafne, ale pokazuje nam, że ta droga opisana od 5 wersetu daje nam absolutną możliwość zrealizowania w swoim życiu wszystkich Bożych obietnic, czyli sięgnięcia po wszystkie Boże obietnice i w związku z tym osiągnięcia sukcesów, które owe obietnice za sobą pociągają. I zaczyna się. 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. A więc widzimy tutaj, że to jest związane z pracą. Dołóżcie wszelkich starań. To sformułowanie jest nielubiane przez wyznawców hiperłaski. Że trzeba dołożyć starań. A rozumiecie? Ale to tu jest właśnie napisane, to jest fakt, żeby dołożyć wszelkich starań. Czyli tutaj trzeba wykonać jakąś pracę. Pracę opartą na umiejętnościach Ducha Świętego w nas. Ale jest to praca. A więc aby nasza droga duchowego rozwoju, ona mogła realnie być skuteczną drogą, to jest to związane z jakąś pracą. Z jakimś działaniem. W ramach bycia w Chrystusie, czyli korzystając ze wszystkiego, co Chrystus nam dał. Ale jest to praca. Widzicie, własne to jest coś takiego, że człowiek stoi i przed nim bardzo dużo działań. Tylko, że nie posiada narzędzi. No i przychodzi ktoś i daje mu wszystkie narzędzia i wychodzi. Rozumiecie? I to jest ta łaska. To jest ta łaska. Narzędzia przyniósł. Już teraz mogę to robić. Mogę wbijać gwoździe, mogę w ogóle piłować rury. Rozumiecie? Mogę to robić. Mam narzędzia. Mam czym to zrobić. Kiedyś nie miałem. I dlatego nie mogłem tego zrobić. Teraz mam. Nie dosyć, że mam materiał, to mam narzędzia do tego materiału. Mówię, łaska jest. I więcej w tej łasce nic nie ma. Rozumiecie? W ogóle nie jest enigmatyczna rzecz. Dołóżcie wszelkich starań.
uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Jest pierwsze słowo wiara. Słowo pistis oznacza tutaj zaufanie wynikające z przekonania, że dana osoba mówi i prezentuje ostateczną prawdę. Wiara, czyli zaufanie, że wynikające z tego, że dana osoba mówi i prezentuje ostateczną prawdę. To zaufanie opiera się na zapewnieniu danej osoby o swojej prawdziwości i prawdomówności. A podstawą tego są dowody przedstawione przez tą osobę. Oto zaufanie. Czyli zauważacie, że zaufanie, wiara, czyli zaufanie, nie jest czymś, co jest tak zwaną wiarą w ciemno. Wierzyć to nie oznacza być pewnym w ciemno. Wierzyć to znaczy być pewnym, że osoba, która powiedziała i zaprezentowała jakąś rzecz, jest absolutnie prawdomówna. Czyli w ogóle najpierw, żeby wiara powstała, to musi być dowód. Rozumiecie? Wiara nie opiera się na niczym, tylko na dowodach. Na dowodach. A więc widać, że droga rozwoju zaczyna się od wiary. Dlaczego ja tak tłukę wiarę w Kościele? Czemu ja to robię? Bo to jest w ogóle bity początek rozwoju duchowego. Nie ma czegoś wcześniej. Wiara i koniec. Zobacz, od czego się zaczęło twoje życie z Bogiem. Musiałeś uwierzyć, że On umarł za twoje grzechy i wstał z martwych. Musiałeś uwierzyć, że twoje grzechy są przebaczone. Ty musiałeś uwierzyć. Twoje życie się zaczęło od wiary. Zauważyłeś, od czego się twoje życie zaczęło? Od wiary. Pierwsza rzecz, którą spotkałeś w swoim życiu, to była wiara. Musiałeś uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza. Nie znałeś definicji wiary, nie wiedziałeś, czym ona jest. Trochę, kurczę, zostało to na ciebie zrzucone. Przyszło słowo Ewangelii i zostałeś postawiony przed faktem. Uwierzysz czy nie uwierzysz? Zaufasz czy nie zaufasz? Rozumiesz? Od tego się zaczyna cała przygoda z Bogiem. Czy mi wierzysz? I to jest początek drogi rozwoju duchowego. To jest zaufanie. Bez zaufania wszystkie te rzeczy, które się naucza dalej, nie mają żadnego znaczenia. Bo gdy nie ufasz, to w ogóle, no to reszta, co? Po co ci to wiedzieć? Jeżeli ktoś nie ufa Bogu, to po co reszta? Cała droga nie ma sensu. Jest jedną wielką jakby religią. To religia jest już, religia. Ja często wchodzę w jakąś komitywę z człowiekiem, czy to ku pomocy, czy jakkolwiek. To zadaję często pytanie, mówię, czy ty mi ufasz? Zaufasz mi? Zaufasz? Ja na przykład nie chcę, żeby ktoś mi zaufał, na przykład ufam ci. Nie. Ja mówię, przedstawię ci, ile chcesz, mówię. 5, 10, 30 powodów, dla których możesz mi ufać. Ile chcesz? U Żydów było 2 świadków. Ile chcesz? 20 ci przedstawić? 20 ci przedstawić. Tu na tej kartce wypiszę ci, dlaczego możesz mi zaufać. Dlaczego możesz mi zaufać? Pokażę ci to. Bo Bóg daje dowody i wiara potrzebuje dowodów. Bóg mówi, Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Co zrobił Bóg? Dał dowód. Dowód. Bóg mówi, jak możesz mi nie ufać, skoro dałem dowód. Jaki ty dałeś dowód? No dałem ci dowód taki, że cię nie zutylizowałem. A jestem Bogiem, przypominam. Nie tylko cię nie zutylizowałem, ale zszedłem na ziemię jako człowiek, taki jak ty, aby otworzyć ci drogę do nieba. Przez to, że stałem się
zastępczą ofiarą za Twoje grzechy. Pokazałem Ci też, że jestem kozak to nadmiarę, bo jako człowiek wstałem z martwych. Jeszcze nikt tego nie zrobił od początku tego świata. Mam niezbite dowody na moją miłość do Ciebie. A więc jeśli Ty mi nie wierzysz, to nie mamy dalej o czym rozmawiać. Kurczę, rozumiesz, o co chodzi? Nie wierzysz mi, to nie mamy o czym gadać. Jak Ci mam dalej pomagać, chłopaku, dziewczyno? Wiara to ewidentny początek drogi rozwoju duchowego. I dalej apostoł mówi, uzupełnijcie, czyli przejdźcie dalej w cnotę. Uzupełnijcie wiarę cnotą. To greckie słowo arete oznacza doskonalenie się poprzez odważne prezentowanie szlachetności, dobro i dobroci. Arete. Doskonalenie się. Czyli w ogóle zaczynamy od wiary i idziemy w cnotę. Co to znaczy, że idziemy w cnotę? Zaczynamy się doskonalić, tak? W szlachetnych działaniach. A więc drugi krok po tym, kiedy nasza wiara wkroczyła do życia, to jest trening pewnego rodzaju, doskonalenie się przez odważne, szlachetne, dobre działania. Ludzie często mówią, czemu głosisz Ewangelię? Ja mówię, bo uwierzyłem w Jezusa jako Mesjasza. Taki jest jedyny powód, żeby głosić Ewangelię. Po to głoszę Ewangelię. Z takiego powodu. Bo uwierzyłem. Gdybym nie uwierzył, to bym nie głosił. I co ciekawe, zauważcie, że to jest na drugim miejscu. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy uważają, że trzeba bardzo długich okresów dojrzewania. Albo dla tych na przykład, którzy mówią, no życie z Bogiem to polega na tym, żeby tak się do Niego zbliżać i tak być blisko i tak trzeba długo i blisko. Trzeba Go poznawać. Ale w tym fragmencie, który czytamy, poznanie jest dopiero na trzecim miejscu. A więc najpierw działamy. Uwierzyliśmy, działamy, a poznajemy w biegu. I to jest dziwne dla ludzi, a wiara to jest właśnie takie. Bo tu dopiero jest napisane, że uzupełni cnotę poznaniem. Czyli kiedy Ty uwierzyłeś, to najpierw się weź do roboty. Przestań siedzieć i dojrzewać tak bardzo. Nie siedź, nie dojrzewaj. Ruszaj się i dojrzewaj. Wiesz o co chodzi? Dał Ci Bóg nogi, a nie korzeń. Rozumiesz? Kwiat ma korzeń, choinka, Ty masz nogi. Rozumiesz? Jezus zawsze mówił, chodźcie, idźcie. On nigdy nie powiedział do siebie, postójcie, wrośnijcie, zapuśćcie korzenie. Rozumiem, cały czas idźcie, 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 widźcie w ogóle. Ewangelię Łukasza to się nazywa Ewangelią drogi, bo on tam ciągle chodzi. Non stop chodzi. Jak byłem pierwszy raz w Izraelu, to z tym moim przyjacielem postanowiliśmy chodzić sobie, tam gdzie chodził Jezus. Non stop chodziliśmy, ja mówię. Ja w ogóle pochodziłem parę dni, mówię, w ogóle nie jeździliśmy, tylko chodziliśmy. Ja mówię, szok, no on tu chodził. W ogóle wiesz, szliśmy sobie drogą w ogóle, wiesz, tam jest ta droga z Jerozolimy do tego. Ojejku, no co tam, wzięli to przekleli te miasto, zapomniałem. Jerycho. Z Jerozolimy do Jerycha schodzić w ogóle. Tam szliśmy tą drogą z Jerozolimy do Jerycha, w ogóle wiecie, co chodzi, nie? Poszliśmy sobie tam do Betlejemu, poszliśmy do Palestyny, chodziliśmy po Palestynie. Wiecie, o co chodzi? My szliśmy do mnie, ale chodził. Ja specjalnie szukałem drogi, którą odszedł z tej Jerozolimy do Jerycha. W ogóle badałem, które to on poszedł w ogóle. My tam wtedy łaziliśmy po tych kurczę różnych wertepach. Rozumiecie? Nie? Bo ciągle mówił, i dlatego on mówi, uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. A dopiero cnotę poznaniem.
Poznanie. Poznanie to opierając się na zażyłe i intymne relacje z Bogiem. Szukanie i dociekanie wiedzy. Jednocześnie mając mentalność, aby dać się przekonać. Bo wiecie, co jest fajnego w Poznaniu? W Poznaniu to trzeba chcieć dać się przekonać. W ogóle jak się idzie w ogóle to w poznawanie Boga, to musi być taka intencja, że okej, na początku dam ci się przekonać we wszystkim. Jeżeli na przykład się modlę, mówię, przekonaj mnie Boże. Przekonaj mnie. Ja dam się przekonać. Ja mam ze swojej strony, jestem otwarty na przekonanie, a ty mnie weź przekonaj. To są w ogóle mistrzowskie rzeczy z Bogiem. Mistrzowskie. Słuchajcie. Ale kiedy następuje w ogóle poznanie? Kiedy wchodzimy w głębie poznania? Kiedy my stajemy się, zaczynamy się ruszać? Ruszać się. Ruszać się. Dlaczego tak to działa? Dlatego, że nasza wiara potrzebuje natychmiast być uwalniana. Chcę, żebyście to zrozumieli. Wiara kumulowana gnije. Tak jak proroctwo kumulowane gnije. Wielu proroków na przykład wykoleja się, wiecie z jakiego powodu? Bo nie uwalniają proroctw. Potem ich życie jest wykolejone. Różne rzeczy, relacyjne, finansowe. Rozumiecie? Zdrowotne. Prorok, który w sobie trzyma proroctwa, jest jak staw gnijący. Bez odpływu. Jest ciągły przypływ, a brak odpływu. I kość gnije. Dokładnie to samo dotyczy człowieka, który się rozwija w wierze i nie uwalnia czynów wiary. Gnije od środka. Jest masa zgniłych chrześcijan. A jeszcze chrześcijanie zaczynają od wiary i przeskakują temat w ogóle arety cnoty i biorą się za poznanie i poznają Boga. Ja tak poznaję Go teraz. Poznaję. Poznaję. I oni puchną. I napisane jest, że w ogóle poznanie nadyma. Oni są tacy nadęci. Pełni poznania Pana. Ja mówię, róż dupę, grubasie. Róż. Duchowy grubas. On poznaje tylko. Wiesz, o co chodzi? Czy tym zajmuje? Rozumiesz? Wiara musi być uwalniana, więc wiarę uzupełniamy cnotą. Ja, kiedy zacząłem się rozwijać wierze, pierwsze rzeczy to było natychmiast ruszyłem do działania. Głoszenie, mówienie ludziom, nauczanie, chore, wszystko. Ja głupoty różne nauczałem, rozumiesz? Rozumiesz? Ja nie wiedziałem, bo ja byłem rytnym zielonoświątkowcem, ja tu przekonywałem wszystkich do swoich doktryn, ale przekonywałem. Rozumiesz? Potem sobie naprawiłem głowę, to naprawiłem w ogóle, wiecie, to co było w internecie, to poprzepraszałem za moje nauczania, to znalazłem, to jak się modliłem, Duchu Święty, pokieruj mnie do moich fałszywych nauczeń. Naprawdę, siedziałem w necie, ja się modliłem, a miałem taki fajny czas, że mi ludzie to znajdowali. Przysłali, Artur, a tam 3 lata temu to ktoś napisał. Mówię, gdzie, dawaj, mówię. Mówię, łup, wywalałem, to wiesz, o co chodzi, nie czyściłem ten internet, nie? Wiesz, no bo to sieczki nasiałem, to musiałem to w ogóle wywalić, nie? Potem prostowania robiłem, różne rzeczy, bo jak stałem się medialną osobą, no to zaczynasz to prostować, nie? Wiesz, bo człowiek no, musi pokutować, jeżeli narobi takiego bałka, no tak? Ale od razu, jak się wzrastałem, to uwalniałem. Bo taki jest rozwój drogi duchowej. Rozumiesz? Tak się droga rozwija. W ten sposób. Wiara, następnie cnota, a dopiero potem poznanie. Czyli wchodzimy w wyniku już tego rozwijania się wierze i działania, zwiększa się nasze poznanie. My nie możemy poznawać Boga siedząc na fotelu. My musimy poznawać Boga będąc w akcji. W akcji. Rozumiecie? Jest taki film, oglądaliście Everest? Ktoś oglądał z was film Everest? Widziałeś Everest, tak? Everest jest ciekawym filmem, bo tam jest taka sytuacja, że jest generalnie problem. Tam ktoś ginął ludzie na Everestie, po prostu znaczy nie wrócili z tej podróży. No i szukają, kto tam może iść na ten Everest z tych, którzy są w tych wioskach na dole i pomóc w szukaniu tych ludzi. No i tutaj są, jest taki fachowiec, jedni mówią w ogóle, słuchajcie, tu jest taki jeden gość,
No ale on jest taki kurczę szarpnięty, nie? Wiecie, a tutaj wiesz, jest gościa, tam zima, on wiesz, na gołą klatę chodzi w ogóle, wiesz. Tutaj czapka, to na gołą klatę, w ogóle oni mówią, a co z nim jest, nie? A on mówi, on tutaj jest 10 lat. 10 lat, no nie? 10 lat temu jego żona zaginęła na Ewereście. 10 lat szuka ciała. Sam. Ma Ewerest w jednym palcu. Mówi, weźcie jego. On mówi, on był na 8000 metrów bez tlenu kilka dni. Mówi, wiecie. Rozumiesz, że oni wytłumaczą. Kogo weźcie? Weźcie praktyka. Może być szurnięty. Ale to on był kilka dni na 8000 metrów bez tlenu. To on, a nie ci wszyscy wyuczeni ludzie tutaj. To on ma w sobie determinację taką. To dla niego 20 na minusie to jest to, że może wyjść z namiotu na gołą klatę. Rozumiesz, że zupę robić. To on ma takie coś. Rozumiecie? W ogóle to jest bardzo ważne, tylko wiara za wiarą od razu działanie. Tak? Co dalej? Poznanie. Otworzyłem się, szukałem, grzebałem, dłubałem. Omówiłem o tym ostatnio na nabożeństwie. Czym uzupełnione jest poznanie, czyli co idzie dalej za poznaniem? Powściągliwość. Czyli stosowanie mocy i władzy w stosunku do siebie samego. A rozumiecie, czym jest powściągliwość? Stosowanie mocy i władzy Bożej w stosunku do siebie samego. Powściągliwość to nie jest to, że ty się powściągasz, aby nie zgrzeszyć. Że rozumiesz, że ty się powściągasz, żeby się wina nie napić, że ty się powściągasz, proszę ciebie, żeby coś tam nie zrobić, że powściągasz. To nie jest powściągliwość. To jest jakiś element powściągliwości. Akurat jeśli to ci faktycznie nie służyło, to za pomocą powściągliwości, czyli stosowania mocy i władzy w stosunku do siebie, możesz tą rzecz zatrzymać. Ale co ty musisz zrobić? Rozwinąć powściągliwość na każdą dziedzinę życia. Na każdą dziedzinę życia. Rozumiesz? Lekarzu uzdrów sam siebie. W wyniku poznawania Boga doszedłem do takiego wniosku. Wtedy już zaczynałem czytać Kenneta Hagena. Czytałem Hagena i ja byłem rozwalony, bo to był taki moment w moim życiu. Ja mówię, co on tu pisze? A on w ogóle mówi, co z tego, że będę uzdrawiał chorych, jak sam będę chory? Mówi, przede wszystkim w życiu postanowiłem, że nie będę chory. Ja mówię, ale jak? Mówi, co z tego, że będę kazał o tym, że wszyscy możemy mieć pieniądze w Chrystusie, jak w ogóle mam w ogóle jedne buty z dziurą w środku. I mam samochód, co jeżdżę, mam piłka, co jeżdżę przez wiarę. Rozumiesz, o co chodzi? On musiał wierzyć, że samochód mu pojedzie. On mówi, to nie ten droga. To ja muszę dobrze stać finansowo. To ja muszę być zdrowy, to ja muszę być w ogóle taki, to ja muszę zastosować władzę i moc do mojego życia, mówił Hegel. Bo jestem człowiek powściągliwy. I poznawanie Boga najpierw wprowadza człowieka w takie miejsce, tylko wielu chrześcijan tego nie chce. Wielu chrześcijan jak poznaje Boga, to od razu chce przeskoczyć gdzieś dalej. Ale, rozumiesz, poznanie prowadzi cię do powściągliwości. Na dzień dobry! Jak ktoś mówi, ja poznaję Boga, jestem, wiem, że już jestem ewangelistą. Ja mówię, słuchaj, ty ewangelista, słuchaj. Jesteś człowiekiem, który ogarnął sam siebie, czy nie? No, nie wiem, nie wiem. Jak mówię, nie wiesz, to nie ogarnął. Rozumiesz? Ogarnij sam siebie. Ogarnij się. A jeżeli się jeszcze nie ogarnąłeś, to bardziej zgłębiaj temat poznania. Bo jeszcze nie wyciągnąłeś z tematu poznania tyle, co trzeba. Powściągliwość uzupełniajcie cierpliwością. Cierpliwość, przyjaciele, to jest wytrzymywanie na swoim stanowisku mimo poniżenia i pozostawienia nas w tyle.
znoszenie mimo niedogodnych warunków, wytrzymywanie napięć i to wszystko jest niezmienne. To jest cierpliwość. Wytrzymywanie na stanowisku. Mimo, że wokół jest bardzo problematyczna sytuacja. Ale ty wytrzymujesz na stanowisku. Na jakim stanowisku? Prawdy, na którym stoisz. Wiary, w której chodzisz. Rozumiesz, o co chodzi? To jest cierpliwość. Mówi się, że siostrą wiary jest cierpliwość. Sama geneza słowa cierpliwość jest związana z zażynaniem samego siebie na ofiarę. Jak się idzie głęboko w to słowo cierpliwość, to dochodzimy do takiego miejsca, w ogóle pierwotypem jest opis noża, którym się zabijało ofiarę, którą się kładło na ołtarzu. Czyli cierpliwość bierze swój początek, greckie słowo cierpliwość, od w ogóle słowa, o którym jest opisany nóż, którym się zabijało ofiarę na ołtarzu dla bóstwa. Rozumiecie? Czyli cierpliwy to człowiek, który sam siebie składa na ofiarę, czyli człowiek, który wytrzymuje, tak, w swoich przekonaniach, w swojej wizji, w swoim jakby w poznaniu Boga, w tym, co ma, tak, bez względu na okoliczności. To jest człowiek cierpliwy. A więc powściągliwość, czyli to, że człowiek stosuje wobec siebie moc i władzę, tak, ten stan, że już umiemy stosować tą moc i władzę, łagodnie przechodzi w to, że jesteśmy już tak bardzo silni, że się nigdy nie wycofujemy. Ja zobaczyłem faktycznie, jak ja ogarniam sam siebie, to wzrasta moja cierpliwość. Ja kiedyś to kładłem ręce na siebie, myślałem, cierpliwy, 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 cierpliwy. Taki szlak mnie trafiał, człowieku, dwa razy większy. Nie wyszło. Czemu? Bo nie ta dziurka. Rozumiesz? W samochodzie, jak wchodzisz z kluczykiem, jest wiele różnych dziurek, tylko w jedną pasuje kluczyk. Rozumiesz, jak włożysz, proszę ciebie, w wiecznik albo w coś, to będziesz kręcić i nic nie zrobisz, membranę przebijesz. Trzeba go włożyć w odpowiednie miejsce, żeby przekręcić. Dlatego tutaj, kiedy ja zacząłem brać się za siebie i powściągać sam siebie, to ja zacząłem, okej, to mi dało siłę do niewycofywania się. Bo jak człowiek się nie ogarnie, rozumiecie, to wcześniej czy później się wycofa, bo okoliczności go zgniotą. I dalej jest napisane, że cierpliwość uzupełniacie pobożnością. Pobożność to jest stan szczęścia, spełnienia zupełnego, spowodowany praktykowaniem relacji z Bogiem i zachowaniem Jego wytycznych w codziennym życiu. Pobożność to jest stan szczęścia. Ludzie myślą, że pobożność to jest coś takiego, co jest trudne. Czyli pobożny to jest, nie wiem, często myślą, że to jest zdewociała postać taka, proszę ciebie, rozumiem, że to chodzi. Babcia 84 lata z beretem i baseballem. Z wyrysowanym wielkim grzybem na klacie. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Nie. To nie to. Pobożność to stan szczęścia wynikający z głębokiej, intymnej relacji z Bogiem i wprowadzaniem Jego prawd w życie. To jest człowiek pobożny. I ta pobożność wynika z tego, że człowiek się nie wycofuje mimo trudnych okoliczności. Czyli wytrwanie, ta cierpliwość wprowadza nas w miejsce pobożności, czyli my się cieszymy Bogiem i z radością wprowadzamy Jego prawdy. To nie jest już trudne, to jest łatwe. Rozumiecie? I dalej jest napisane, aby pobożność uzupełniać braterstwem, miłością braterską. To greckie słowo filadelfia, miłość braterska. Braterstwo to przyjaźń okazywana również na gruncie emocjonalnym, oparta na tym, że drugi człowiek jest człowiekiem tej samej rodziny, tej samej krwi.
Braterstwo to uznanie dla drugiego, wobec drugiego człowieka prawa bycia jednej krwi, z jednej rodziny. Rozumiesz? To jest braterstwo. I kiedy człowiek trwa w pobożności, czyli raduje się tą relacją z Bogiem, jest szczęśliwy tylko przede wszystkim z tego powodu, że tą relację z Bogiem ma i wprowadza te prawdy w życie, to pojawia się w jego życiu realna przestrzeń do przyjaźnienia się. Bo jak nie ma tego, to, ta przyjaźń jest słaba. Ludzie często próbują przyjaźniami w kościele i gdzieś zastąpić relację z Bogiem. Chcą to odwrócić. Nie można tego odwrócić. Najpierw trzeba być szczęśliwym z samym Bogiem. Żeby móc być szczęśliwym z drugim człowiekiem, bo rozumiecie to? Najpierw trzeba być pobożnym, aby być braterskim. Nie można odwrotnie. Ja zacząłem się realnie przyjaźnić z ludźmi, jak się rozkochałem w Chrystusie. Zacząłem umieć być blisko. Jak wielu was wie, ja powaliłem te warownie związane z tym, tą nieumiejętnością bycia blisko dopiero w ostatnich okresach mojego życia. W ostatnich latach mojego życia. Na przestrzeni ostatnich 3 lat. Ja 3 lata temu rozpocząłem wojnę z moją nieumiejętnością bycia blisko. I wygrałem tą wojnę. Wygrałem, bo powaliłem ostatniego demona w życiu swoim, rozumiecie? 3 lata temu zacząłem go powalać. Kiedy klęczałem w Zakopanem na kolanach i płakałem w ogóle, bo nie potrafiłem się porozumieć z moją żoną. Potrafiliśmy razem służyć, zakładać kościoły, uzdrawiać, uwalniać, a nie potrafiliśmy się porozumieć. I siedzieliśmy w pokoju w ogóle hotelowym, w ogóle i ona płakała, i ja płakałem, i ona mówiła: Artur, pomagamy innym ludziom, pomóżmy sobie. Jesteśmy ze sobą 20 parę lat, a nie umiemy być blisko. Ja zobaczyłem tą przestrzeń demoniczną w moim życiu. Przygotowałem się w ogóle 16 miesięcy w ogóle, żeby przyjść do mojej żony i powiedzieć w ogóle: Agata, jestem gotowy, żeby rozwalić to wszystko. 16 miesięcy się przygotowywałem i powaliłem to. Czasem niektórzy ludzie myśleli, że coś mi siadło na głowę w kościele, jak zacząłem tylko o miłości głosić. To więc coś się stało. Pisałem tylko o tym. Rozumiecie? Nic mi się nie stało. Powaliłem diabła. Ostatni bastion padł. Zacząłem przeżywać przyjaźń. Przeżywać, nie tylko usługiwać ludziom, przeżywać przyjaźń. Nieraz ludzie na spotkaniach tutaj duszpasterskich ze mną, w ogóle oni siedzieli, a ja siedziałem i płakałem. I swoje życie opowiadałem. Się terapeutyzowałem. Bo sobie w taki sposób znalazłem. No, mądrość taki jest. Co wymyśliłem, jak już to mam, to sam też sobie to zrobię. Mówię: Panie Boże, no. Co to? Uzdrowię się sam. I co? Braterstwo miłością. Ja to kocham, czy kocham, kocham to jest źle powiedziałem, bo to jest, kocham dowcip, o, bo to jest dowcipne. Ludzie się nawracają, nie robią nic z tej drogi i krzyczą: miłość, miłość, miłość. A ta miłość jest na końcu tej drogi. Tam jest napisane w tej starej Biblii: na końcu. Dlaczego jest na końcu? Bo człowiek dopiero jest w stanie realnie rozumieć, czym ona jest, jak tą drogę zaczyna przechodzić prawidłowo. Rozumiecie mnie? Bo na początku to on nie wie, co to jest ta miłość, bo miłość jest spójnią doskonałości, najwyższym aktem, którego możemy doświadczyć. I trzeba być kurcze, mega otwartym, żeby realnie sięgnąć po nią w tej, w jej jakby prawdziwej odsłonie. Bo wcześniej to są substytuty. Bo ludzie w kościele myślą, że to, że im się pogłaszczy, popusi, to znaczy, że ich wszyscy kochają. To jest sranie wrotne lutowane. Nie miłość. Miłość bezwzględna. Agape. Bezwzględna. Bezwzględna miłość.
myślę, tak ja myślę. Żeby prawdziwie kochać, rozumiesz? To trzeba być człowiekiem wojny jakimś. Jakieś przejść etapy wojny. Żeby prawdziwą miłość złapać, rozumiesz, o co chodzi? Prawdziwą. Bo tych substytutów to jest kupa substytutów wszędzie. W kościele też. Ale tutaj jest pokazane, że to jest na końcu tej drogi. I ja dzisiaj kocham. Jak Boga kocham. Ja naprawdę Cię kocham. Ja Cię kocham, ja umiem kochać. Ja w ogóle wiem, co to miłość. A więcej, doświadczam miłości. Doświadczam. Jak ja jestem kochany, ja się czuję kochany. I podkreślam znowu, czuję. Bo to już przeszło na stan emocjonalny. Ja emocjonalnie dzisiaj mam zdrowe emocje i ja dzisiaj normalnie kocham i emocjonalnie się pięknie w tym rozkręcam. I to będzie już do wieczności będzie trwało. Bo to jest ten ostatni etap tej drogi. Najdłuższy, bo się nie kończy. On nawet się nie kończy w związku z naszym życiem na ziemi. Rozumiesz, to wszystko wcześniej jest pewnego rodzaju przygotowaniem do wejścia w ten ostatni etap, który jest wieczny. Ale żeby móc wejść w ten etap, to trzeba przechodzić taką właśnie drogę. To droga rozwoju duchowego. Zaczyna się wiarą, kończy się miłością. Ale nie wolno tego inaczej zrobić. Rozumiesz? Nie wolno inną furtką tam wchodzić. Ludzie nie wiedzą, czym jest duchowość. Ludzie, w duchowości nie ma czasu. Nie ma przestrzeni. Jak w duchowości nie znamy dróg pańskich, to się zgubimy. Rozumiecie to? Tam się można zgubić. W duchowości się można zgubić. Drogi pańskie muszą być. Tak jak są szlaki wyznaczone, rozumiecie? Kiedyś szedłem jakimś tam, w Słowacji byliśmy i szedłem takim sobie tam lasem i patrzę te szlaki i wtedy taki olśnił mnie. Po co są szlaki? No szlaki są po to, że to są drogi wyznaczone, żeby nie zabłądzić w tych wielkich lasach. Bo tam można do tego lasu wejść i nie wyjść. I wiesz, może się wydawać, że śmierć w lesie jest czymś przyjemniejszym niż śmierć w szampie. Fajnie, leżysz sobie, umierasz w lesie, piękne widoki, rozumiesz? 30 dni bez jedzenia akurat, leżysz, zatapiasz się w pachnącą tarnię. Rozumiesz, o co chodzi? Ale śmierć to śmierć! Czy cię pochłonie szambo, czy las, jakie ma znaczenie? Ilu ludzi wierzących poginęło, że tak powiem, tak to nazwę, stosując złe wejścia w duchowość. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje wokół nas. Religia, humanizm, herezja, brak odpowiedzi na proste pytania, nieumiejętność życia. Słodkie uśmiechy w kościołach, halleluja! Rozumiem, o co chodzi. A w domach piekło. Pornografia, patologia. Taka jest prawda. Dlaczego tak jest? Bo ludzie drogami pańskimi nie chodzą. Jak się zapytasz ich o drogi pańskie, to że drogą jest Jezus. Ja mówię, z Bogiem idź się leczyć. Drogą jest Jezus. I koniec. No, dla niego drogą jest Jezus. Drogą jest Jezus. Ja mówię, ty w ogóle weź. Mnie to naprawdę, słuchajcie, wtedy się właśnie, to są takie moje treningi emocjonalne. Ja wtedy wiem, kto mi podchodzi, czasami tu nawet. Ja mówię, okej, Boże, już wiem, że się nie mogę w to wdawać. Nie mogę. Rozumiesz? Usiądę w ogóle, wiesz, jak buddysta po turecku. I się pomodlę w innych językach. Droga rozwoju duchowego właśnie tak wygląda. Mamy jedyny wzorzec drogi. Rozumiecie? Apostoł Piotr nam to pokazał. Nie lekceważmy tego. I teraz zobaczcie.
jeśli je bowiem posiadacie, czyli tą drogę, jeśli posiadacie tą drogę i one się pomnażają, te elementy tej drogi, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, ludzie się modlą tak: Panie Boże, nie dopuść do tego, aby był bierny. Ale tu jest napisane, że to nie Bóg nie dopuszcza, tylko elementy tej drogi nie dopuszczają. Że to one, te elementy, odpowiednio złożone i praktykowane, nie dopuszczą do tego, abyś nie poruszał się prawidłowo w Chrystusie. To mechanizm jest, a nie: Panie Jezu, nie dopuść. Pan Jezus się nie zajmuje takimi rzeczami. On dał schemat. Rozumiecie to? On dał drogę. On dał kodeks. Pokazał, jak iść, jak się poruszać. Jak jest samochód, który masz jeździć samochodem na przykład, to ten samochód nie ma czegoś takiego, że w każdym z tych samochodów, który masz, siedzi producent samochodu. Zauważyłeś? Nie ma czegoś takiego, że kupujesz sobie tam BMW i z tyłu na siedzeniu jest na stałe przymocowany gostek z BMW, który na bieżąco mówi ci, jak masz samochodem jeździć. Takiego czegoś nie ma. Jest wyprodukowane BMW, jest instrukcja obsługi BMW, rozumiesz? Jesteś przeszkolony do tego, żeby jeździć samochodem, wsiadaj i jedź. Rozumiesz? Musisz uwierzyć w instrukcję obsługi. To jest droga. Kto zaś ich nie ma, tych elementów drogi, czyli kto nie podąża tymi elementami drogi, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Czyli kto tą drogą nie podąża, to jest uznany przez apostoła za ślepca duchowego. To jesteś ślepy, mówi. I zapomniałeś, żeś narodzony z Bożego Ducha. I ludzie mówią tak: ja nie podążam tą drogą, ale ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Ja mówię: no jesteś narodzony z Bożego Ducha, tylko ty w ogóle nic nie wiesz o swoim narodzeniu z Bożego Ducha, bo nie podążasz tą drogą. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, powtarza to Piotr, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyli dołóżcie starań, aby na tej drodze swoje powołanie i wybranie umocnić. Bo to na tej drodze umocnicie swoje powołanie. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Ta droga to schemat do tego, aby nigdy się nie potknąć. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wielkiego z tego królestwa. Ludzie mówią: dla mnie to ważne, że mam tak tylko tyle, że się przepchnę. Taka dziurka. Przepchnę się. Jezus mi dziurkę zostawił. Ale tutaj jest w ogóle temat szeroko. I zobaczcie, wiecie, nigdzie nie ma drugiego takiego zapisu, że to szeroko otwarte drzwi. Rozumiecie? Jezus naucza: wąskie są drzwi do królestwa, wąska droga, cienkie to wszystko, wiecie? Czyli tam jest szparka otworzona, szparka, szpareczka, po to, żeby się tam wślizgnąć. Chudziutkim trzeba być, grzeszki podrzucać z siebie i tam się wlezie wtedy, po chudości. Rozumiesz, o co chodzi? Tam po grubości się nie wejdzie. Wiesz, tam co masz, to musisz zwalić z siebie i to tak, rozumiesz, wleźć tak po chudości. Ale potem, chodząc z tym Bogiem, jesteś w stanie sobie tak otworzyć te drzwi, rozumiesz, żeby w ogóle tam na maksa szło wszystko u ciebie. Ja w ogóle zawsze marzyłem, że w moim życiu z Bogiem na maksa wszystko szło. Ja to nie lubiłem, tak chyłkiem. Rozumiesz? Jak coś ma być, to niech to będzie konkretne. To już konkretna sprawa, konkretne życie z Bogiem, konkretny Kościół, konkretna moc, wszystko konkretne. Mówię, niech to kurcze będzie jakieś, wiesz. Nie jakieś, człowieku, zafajdane, słabe, cienkie, kurcze, człowieku, rozumiesz, Woody Allen. Ja wolę Rambo od Woody Allen. Może jest bardziej prymitywny, wiesz. Ale chyba bardziej. Dobrze. Ruszyli sobie jeszcze jeden temat.
Oznaczę sobie kiedyś roboczą genezę podniesienia. Realnie jest to wybawienie przez odwagę. Chcę wam przeczytać fragment psalmu. Psalm 118, od 1 do 16. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech powie Izrael, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech powie dom Aarona, tak łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią ci, którzy się boją Pana, tak łaska Jego trwa na wieki. Z uciuszku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój, ja zaś spoglądać będę z góry na przyjaciół moich. Lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Wszystkie narody otoczyły mnie, lecz wytępiły mnie w imię Pana. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, lecz wytępiły mnie w imię Pana. Opadły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień z cierni, bo wytępiły mnie w imię Pana. Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, ale Pan wspomógł mnie. Pan jest mocą i siłą moją, On stał się zbawicielem moim. Okrzyk radości i wybawienia w ramionach sprawiedliwych. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Prawica Pana podniesiona. Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Tak, do 18 psalmów, od 1 do 16, tak, od 1 do 16. W wersetach od 1 do 4 widać świadomość dobroci i łaski. I widać też wyznawanie dobroci i łaski. Dla psalmisty, który w objawieniu to pisze, łaska była ściśle związana z dobrocią Boga. On w ogóle nie brał pod uwagę, że Bóg, któremu się powierza, uczyni coś złego w jego życiu. Kiedy zaczynamy ufać Bogu, to w ogóle na początku trzeba wyeliminować ze swojego myślenia to, że Bóg może uczynić coś złego. Coś takiego, co w twoim życiu nie przyniesie sukcesu, co nie będzie dobre. I bez względu na to, jak będzie wyglądała cała sytuacja, taka czy inna, nigdy nie wolno nam zaprzestać myśleć w ten sam sposób. Bóg łaski to Bóg dla nas dobry. Bóg łaski to Bóg dla nas dobry i zawsze dobry. Są trzy pułapy, na których musi być zastosowana świadomość i kultura wyznawania dobroci i łaski. Świadomość i kultura wyznawania. Nie mówię kultura, ponieważ to nie chodzi o pojedyncze wyznanie, tylko ustanowienie kultury wyznania. To jest pułap tożsamości, pułap sakralny i pułap osobistego przewartościowania, czyli zamiany mentalności posłuszeństwa na mentalność przyjaźni. W każdej dziedzinie życia musimy rozumieć, że w każdej dziedzinie życia, która jest opresjonowana, tak to nazwijmy, musimy zrozumieć, że opresjonowane są te trzy pułapy. Pułap tożsamości. Że diabeł atakuje pułap tożsamości. Kim jesteś? Ile znaczysz? Rozumiesz? On atakuje tą strefę. Atakuje też pułap sakralny. Czyli pułap związany z twoim byciem z Bogiem. Atakuje w twoim umyśle to, że Bóg jest za słaby, albo że ty jesteś zbyt mało posłuszny temu Bogu. Rozumiesz? Atakuje ten pułap sakralny. I atakuje ten pułap osobistego przewartościowania. Czyli próbuje utrzymać człowieka w miejscu posłuszeństwa Bogu, a nie przyjaźni. Diabeł mówi, musisz się modlić. Musisz tyle i tyle czytać Biblii. Musisz w tej
tej chwili wstawać w nocy i wołać do Boga. Ludzie mówią, mówił to do mnie Duch Święty. Ja mówię, na pewno to nie mówił Duch Święty. Bo z przyjaciółmi się tak nie rozmawia. Po prostu się tak nie rozmawia z przyjaciółmi. Ale diabeł chce utrzymać w człowieku mentalność sługi. Mentalność posłusznego sługi. I naciska na to, aby człowiek był posłusznym sługą. Rozumiecie? I te pułapy muszą być obwarowane przez nas świadomością i kulturą wyznania na poziomie dobroci i łaski. Pułap tożsamości musi być obwarowany świadomością i wyznaniem. Wiem, kim jestem w Chrystusie, bo Chrystus mnie nim uczynił. To dobry Bóg mi to zrobił. Jestem pewny, że jestem tym, kim jestem. Nie zasłużyłem sobie na to w ogóle. Ja często mam takie fajne wyznanie, jak się modlę, mówię o czymś, mówię do Boga, coś takiego dobrego się dzieje w moim życiu, fajnego. I takie moje dziękczynienie, wiecie, jak wygląda? Ono brzmi w ten sposób mniej więcej. Nie zasłużyłem sobie na to. Ja po prostu chodzę i wyznaję takie rzeczy. O, ja to też sobie zasłużyłem, ale numer. Ja tak Boga uwielbiam. I na to też nie. Rozumiesz? Zamiast robić wielkie larum przed Bogiem, pod tytułem, jaki jesteś wspaniały, że mi to dałeś, to ja po prostu przekładam wajchę i mówię, o, mam coś, na co sobie nie zasłużyłem. Super. Kiedyś pamiętam, głoszę na Ewangelię na ulicy i mówię, jakieś mieliśmy chyba nabożeństwo wtedy i głosiłem, że ja sobie nie zasłużyłem na to, co mam. Taki facet przechodził, był taki wpieniony, aż przeszedł między kazalnicą tam. Mówi, a ja na wszystko musiałem sobie zapracować ciężko, nie? A ja mówię, ale to jest twoja prywatna tragedia. Mówię, rozumiesz, roboru. To poli. Rozumiesz? To jest mega pole z tej. A więc pułap tożsamości obwarowujemy właśnie taką mentalnością i takim wyznaniem. Również ten pułap sakralny, czyli pułap relacji z Bogiem, obwarowujemy tym samym. Jestem z Bogiem, tak? Dlatego, że On jest motorem tego całego zjawiska. To nie ja jestem motorem. To On jest motorem. Jest mi z Bogiem dobrze, bo On jest motorem. Umiem robić różne rzeczy, bo Duch Święty jest we mnie, który jest motorem. I ten pułap przewartościowania, gdzie ogłaszam w ogóle, że ja jestem przyjacielem Boga. Traktuję Go jako przyjaciela. Nie podejmuję, posłuchajcie, bardzo ważna rzecz, nie podejmuję akcji na poziomie komend. Gdybym ja na przykład usłyszał w swojej głowie taką informację, zrób to i to, to nie zrobię. Ja bym nie zrobił. Ja bym w ogóle się nie zastanawiał, czy to Duch Święty. Ja bym nie zrobił. A wiecie czemu? Bo ja z Nim tak nie rozmawiam. Bo my ze sobą w ten sposób nie rozmawiamy. Bo On stwarza pragnienie w człowieku. On nigdy nie da wytycznej, jeżeli nie ma pragnienia. Bo pierwszym głosem Boga do człowieka jest pragnienie, a nie wytyczna. Jak ja czegoś nie pragnę, to tego nie zrobię. Choćby mi głos krzyczał w środku i mi czachem zerwał. Nigdy tego nie zrobię. Nie będę się zastanawiał, czy to Bóg, czy to nie Bóg. Ja nie podejmuję wyzwania zastanawiania się. Nie ma pragnienia? Bóg nie mówi. Jest finito. Mówiąc, że coś mam zrobić. Rozumiecie, o co chodzi? Zrobić jakąś tam rzecz. No bo czymś innym jest tam odbieranie proroctw i tak dalej, informacji. To nie o tym mówię. Prawda? Mówię o wytycznych. No. Zrób to. Nie? Jak ja tego nie będę chciał, to tego nie zrobię. Ja muszę chcieć czegoś.
w ogóle się nigdy nie zastanawiam nad tym, rozumiecie, czy to jest Bóg, czy to nie jest Bóg. Nie chcę, nie robię. Dziękuję bardzo. Bo diabeł chce, żebym myślał w kategoriach w ogóle posłusznego sługi. Rozumiecie? A więc te trzy pułapy muszą być ogarnięte mentalnością, tą świadomością dobroci i łaski i musi być kultura wyznania w nich dobroci i łaski. I teraz idąc dalej, od 5 do 7 wersetu, widzimy ciekawą rzecz, że po pierwsze, aby opresja diabelska odchodziła od nas, aby ją niwelować, to musimy trwać w wierze mimo ucisku. Pierwsza rzecz, o której uczy nas ten psalm. Trwamy w wierze mimo ucisku. Czyli naszym celem pierwszym nie jest zniknięcie ucisku. A rozumiecie? Nie tego szukamy. Tylko trwamy w wierze mimo trwania ucisku. Nie zwracamy uwagi, że trwa ucisk, tylko trwamy w wierze, uznając ucisk, tak, za kłamstwo. Bo autorem jego jest ojciec kłamstwa, czyli szatan. Przeciętny chrześcijanin, chcąc wyjść z jakiegoś problemu, natychmiast będzie chciał eliminacji ucisku. Chrześcijanin, który rozumie, jak działa prawidło Boże, będzie trwał w wierze mimo ucisku. Zaczyna się ucisk, przyszedł do życia twojego ucisk, jest, rozejrzałeś się, uścisk, Artur, rozumiesz? Już jesteśmy na ty, już wiemy, proszę ciebie, że jest w ogóle wojna, tak? I teraz co robię? Co robię? Podejmuję decyzję, nie mówię precz ucisku, zniknij i tak dalej, tylko mówię tak, w imieniu Jezusa jestem wolny od tego ucisku, gdyż ucisk ten jest diabelskim oszustwem. Amen. Tak rozpoczyna się moje kolegowanie, w cudzysłowie, z tym uciskiem, swą sferą. Rozumiecie? Od tego się zaczyna moje podniesienie, czyli geneza podniesienia od tego się zaczyna. Te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, mam usankcjonowane, więc mogę tak działać. Jakbym nie miał tam tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, tych pułapów ułożonych odpowiednio i obładowanych odpowiednią mentalnością i wyznaniem, to ja bym miał tu już problem. Ja bym nie był gotowy. Jakby ogarnięcie tych pułapów daje nam możliwość odpowiedniego zadziałania, kiedy ucisk przychodzi, a ucisk przyjdzie do każdego. Takie czy inne. Tak? I teraz, kiedy trwam w wierze mimo ucisku, to w wyniku tego następuje manifestacja. Czyli ta manifestacja następuje, kiedy trwam w wierze mimo ucisku. Czyli nie, przestałem się interesować uciskiem. Wierzę i teraz następuje manifestacja. To jest ta droga uwolnienia manifestacji. I teraz, jak ta manifestacja wygląda, czyli jak Bóg realizuje i jak wyswobadza, to też jest bardzo różne. Na przykład. Przychodzi głęboka świadomość, że wszystko jest załatwione. Niby wszystko jeszcze się toczy, ta ciemność się toczy, ale ty wiesz, że wszystko jest załatwione. Albo przychodzi manifest niszczący ucisk. Na przykład w części. Albo w całości. To już jest jakby drugorzędne. Rozumiecie? Bo ta manifestacja może być już bardzo różna. Nie planujemy tej manifestacji nigdy. Nie mówimy, ona tak i tak i tak ma wyglądać. Przychodzi ucisk, trwamy w wierze, nie ruszamy się z tej wiary i musi nastąpić manifestacja. Rodzaj? Nieważne. Kiedy w ten sposób postępujemy, to przede wszystkim
uwrażliwiamy się na obecność Bożą. Bo musisz wiedzieć, że tylko postępując zgodnie z procedurą Bożą, będziesz się uwrażliwiał na Jego osobę. Tylko wtedy. Inaczej nie będziesz tego robił. A w wyniku tego, że uwrażliwiasz się na osobę Boga, lęk przestaje dominować. Tak to wszystko działa. To jest taka... Ja wam pokazuję, co na co wpływa. Bóg w odpowiedzi na modlitwy wiary odpowiada swoją obecnością. Tak szczególną, jak szczególna jest sytuacja. A ta obecność niweluje nacisk lęku. Nie wiemy, jaka ta obecność jest w twoim przypadku. Ona może być inna niż w moim. Wiemy jedno. Trwając w wierze mimo ucisku, musi zamanifestować się Bóg. Musi. Co to znaczy w wierze? W zupełnej pewności. Rozumiecie? W zupełnej pewności. Kiedy na przykład ludzie mówią tak, ja trwam w wierze w tej sprawie, nie? A widzę, że on chodzi we wszystkich zgięciach. Chodzi. Chodzi. Przy jednym usiadł, rozmawia, wiesz co mi się stało, co mam za sytuację? Poszedł do drugiego, drugiemu powiedział. Poszedł do trzeciego. Ja mówię, po co ty chodzisz? Co ty robisz? Po co to robisz? Trwasz w wierze, trwam. To siedź cicho. Daj spokój. Czego rozkręcasz to wszystko? To nie trwasz w żadnej wierze. Nie szum, nie szum, nie rób szumu, usiądź, zjedz coś, obejrzyj film, rozumiesz o co chodzi? Musi nastąpić manifestacja, bo prawidłowo się ustawiłeś. Przestałeś krzyczeć na ucisk, ale usiadłeś i powiedziałeś, to jest kłamstwo. To kłamstwo. Ja nieraz tak postępowałem przez chorobą, czy z jakąś nerwą. Nie, nie, nie. To jest kłamstwo. Kłamstwo. To jak Jola składała kiedyś świadectwo, słyszeliście? Ona, ja to na Pana Jezusa zrzucam, zrzuciłam na Jezusa, zrzuciłam. I ona takie, ale ona naprawdę to robi. Naprawdę to robi. Ona jak załapała ten numer, to w ogóle nie choruje. Jak ona załapała to, że mimo ucisku ona trwa w wierze, ona się nie porusza w tej wierze. Pamiętaj, Bożą odpowiedzią na twoją wiarę jest odwaga. To znaczy, ty odważnie nie ruszysz się z miejsca. Kiedy ty wierzysz, to odważnie trwasz w miejscu. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Trwam, bagatelizuję przeciwnika, w ogóle olewam problem, mam wywalone na to, co mi się robi. Rozumiesz, o co chodzi? To jest odwaga. Przeciwną odwagi, tak, jest cały system lękowy, panika, uciekamy, chowamy się, nie wiem, co robimy, gromimy, walczymy, biegniemy, wiesz. A ty w wierze stoisz i mówisz, no. Pamiętam, jak mieliśmy wypadek samochodowy, to było takie ciekawe. Kiedy wywaliliśmy się samochodem i toczyliśmy się tym samochodem i w ogóle ja wyznawałem słowo. Mówiłem, diable, nie masz władzy nad Bożym Kościołem. Nie masz władzy nad Bożym Kościołem. A my toczyliśmy się 11 metrów. Przewracaliśmy się tym samochodem. Nie masz władzy nad Bożym Kościołem. I teraz samochód zmasakrowany, drzwi wypadają, wszystko, wysiadamy z tego samochodu i w jakim my jesteśmy stanie, to jest ciekawe. Bo tam byłem ja, był Norbert i był kierowca. I teraz kierowca w pasach wisi, do góry nogami, na dachu samochód stoi. Norbert nie miał pasów zapiętych, więc latał w tym wszystkim w ogóle, w tym samochodzie, góra, dół, góra, dół. Ja wyszedłem z tego samochodu i patrzę, Norbert wyszedł z drugiej strony i posłuchajcie teraz, co się dzieje. Wyjął szczękę. Cała. Spojrzał na samochód.
Spojrzał na mnie i mówi tak, pastorze, będzie lepszy. Po czym, a gość tamten wisi i benzyna na niego leci. Po czym poszedł te 11 metrów do drogi, no nie, ja stoję przy tym samochodzie w ogóle i mówię, co on robi? A on poszedł do drogi, wyciągnął ręce nad zakrętem, mówi, w imieniu Jezusa związuje cię diable, z tego zakrętu już nie wypadnie żaden samochód. I to się dzieje tuż po wypadku. Po czym wrócił i dopiero wypchnęliśmy naszego kolegę Maćka. Dlaczego tak to było? Czemu tak to się odbywało? Co się działo też z naszymi głowami? My byliśmy w wierze, trwaliśmy w wierze. A rozumiecie, tam nie było grama paniki. Żadnej paniki. Żadnej paniki. Nawet zwierzęta, które mieliśmy ze sobą, przeżyły. Mieliśmy świnię małą. Świnię, bo teraz po błogosławili na usługę świnią. Pojechaliśmy na usługę i nam dali świnię. Normalną, wieprza, małego takiego. Pieniądze też nam dali, ale nam dali też świnię. I wracaliśmy z usługi ze świnią, więc wyciągnęliśmy świnię z samochodu, ale mieliśmy też szczury, bo mieliśmy szczury, te pobłogosławili nas szczurami. Białymi. W słoiku szklanym. To ten wypadek był samochód rozmierzony, a swoich nie pękł. No bo w tym domu mieli węże i w tym domu te węże jadły te szczury i dostaliśmy te szczury, bo koledze szkoda było tych szczurów. Mówi, chociaż uratuje dwa. To wziął dwa szczury, żeby... Takie białe ładne. Więc rozmierzał, ale wszystko co żywe przeżyło. Dlaczego? Bo wiara była. Wiara, która była prawidłowa. To była wiara mimo problemu. Potoczenie się samochodu, który wypada z zakrętu, to jest problem jednak. Blacha trzaska, szyby lecą, rozumiesz o co chodzi? Kurczę. To jest jednak problem. Dlaczego wam to mówię? Bo chcę wam pokazać, jak działa ten mechanizm. Mechanizm zawsze działa. Nie czasem. Ja chcę, żebyśmy my zrozumieli jedną rzecz. Nie ma takiej opcji, że prawidłowo ustawiony mechanizm Boży nie zadziała w życiu chrześcijanina. To jest niemożliwe. Tylko na przykład w tym wypadku Bożą odpowiedzią na wiarę jest odwaga. Rozumiesz? Pokazuję wam, jak to działa. Czyli to, że nie wycofujemy się z tego miejsca. W swoich głowach się nie wycofujemy. Nie tam, że nie uciekamy, tylko w swoich głowach. Skoro Bóg jest Bogiem łaski i dobroci, to co to ma za znaczenie, że dziś straciłeś pracę? Jakie to ma znaczenie? Żadne. Chyba, że nadasz temu znaczenie. Ale jeśli, bo jesteś teraz w problemie, czyli wszedłeś w jakiś problem, czyli nie masz pracy, wszedłeś w problem. Ale teraz jak się musisz zachować w tym problemie? Musisz wierzyć mimo istnienia problemu. Nie gromić problem, nie szaleć z tym problemem, nie blablabla. Bo to ci siada na głowę tylko. Rozumiesz, o co chodzi. My tutaj w kościele dużo rzeczy załatwiamy przez grupę wstawienniczą. Ja nie od niejednego z was się dowiadywałem o czymś, mówiliście o czymś. Wiedziałem, że niejeden z was będzie panikować. Rozumiesz, od razu do grupy wstawienniczej my trzeba się modlić, no to człowiek panikuje. On sam swoją wiarą tego nie załatwi, trzeba go w ogóle... Rozumiesz? Do góry. Bo ja sobie zdaję sprawę, co się w ludzkich głowach dzieje. Jak już człowiek opowiada o swoim problemie jednej, drugiej, trzeciej, czwartej osobie, to ja już wiem, że jest zachwianie wiary. Już jest załamanie wiary. Rozumiesz? A więc Bożą odpowiedzią na twoją wiarę jest odwaga. I pierwsze uderzenie odwagi to świadomość niemocy demonicznych sił wobec nas. To jest pierwsze uderzenie odwagi. Odwaga mówi do ciebie, nie ruszaj się z tego miejsca, bo diabeł nie jest taki straszny, jak go malują. Uspokój się. Nie wychodź z wiary. Nie ruszaj się z miejsca wiary. Nic takiego się nie dzieje. Ten problem to nie jest taki problem, jaki sobie wyrysowałeś w głowie. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Trwaj w wierze. Nie cofaj się z wiary.
7 i 9, od 7 do 9 wersetu widać, że odwaga jest manifestowana na początku przez silną proklamację. Ogłaszamy, po pierwsze, świadomość Bożej obecności. Czyli co? Jestem w problemie, co robię? Bóg jest ze mną. Gdzie? W tym problemie. Bóg nie jest gdzieś daleko i nie patrzy na to, proszę Ciebie, na mnie, na problem. Bóg jest ze mną w tym problemie. Siedzi tam ze mną po uszy. Rozumiesz? Ja siedzę w tym szampie i Bóg ze mną w tym szampie. Rozumiesz, Agat, co to znaczy? Od razu się zmienia postać rzeczy. Nie jestem tutaj sam. Ja tu nie jestem sam. Ja sobie to wbiłem w głowę jak młotkiem. Nie ma sytuacji kryzysowej w moim życiu, że jestem tam sam. W ogóle nie muszę sam tam walczyć. Nie muszę sam się spinać. Ja mam do tego partnera. Jest tam Święty Duch, mój starszy brat. Rozumiesz? Jest nas dwóch. Rozumiesz? Ja i Święty Duch. Dwóch nas tu jest w tym temacie. Dwóch nas jest w tym problemie. Dwóch. To jest zupełnie inaczej, jak jest dwóch. Ludzie mówią, że jak ktoś mówi, ja jestem sam w tym. Nie, nie ma, nie jesteś sam. Jesteś tam z Duchem Świętym. W tym problemie. Bo ludzie, jak jest pięknie, to oni są z Bogiem, jak jest pięknie. Ale jak jest problem, to oni są tam sami i czekają na wybawienie Pańskie. Ja mówię, do widzenia. Dlaczego? Po co? Ale jak jest dobrze, to Bóg jest z tobą. Tak? No tak. A jak jest źle, to gdzie jest? No gdzie jest? No gdzie jest? Co robi? Jak on nawet nie śpi. Nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Człowieku, co zrobił? Poszedł się zgrzebnąć? Rozumiesz? Bo ty jesteś w problemie, to on jest z tobą w tym problemie. Dlatego on mówi, bądź odważny, jestem z tobą. Jestem z tobą. Bądź odważny, jestem z tobą. Jesteś ze mną? No jestem. Straciłem pracę, ja też. Przez ciebie. Mówi Bóg, przez ciebie. Straciliśmy tą pracę. Rozumiesz? Przez ciebie jest. Rozumiem, co chodzi. Ale że cię zbawiłem w ogóle od twojej głupoty, to teraz ci pomogę znaleźć drugą. Uwiązałem się z tobą, przywiązałem, skułem się z tobą. Rozumiesz, o co chodzi? Na zawsze. Taki mój los, mój Pan. Ty i ja jedno jesteśmy. Wyznanie Boże. Rozumiesz? Rozumiesz, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyście to zobaczyli. Bo ludzie nie rozumieją tego zjawiska. Bo dla nich w ogóle to jest coś takiego, w ogóle jakaś abstrakcja. W ogóle wiecie, co się załącza przeciętnemu chrześcijaninowi, jak wpadnie w problem? W ogóle udowodnienie czegoś Bogu. No, on Bogu teraz udowadnia, proszę Ciebie, co on tu zrobi, proszę Ciebie, on a jak nie, to zakrzyczy problem. A jak nie, rozumiem, w ogóle robi dziwne rzeczy chrześcijanin, miota się. Ja sobie sam poradzę. Albo ja sobie sam poradzę, jestem dzielny, ale kogo to obchodzi? No ja z tej cholery, jak za Ciebie umarłem na krzyżu. To po to za Ciebie umierałem, tak żebyś sobie sam radził, po to? Po to zrobiłem? W ogóle weź. Rozumiesz, o co chodzi? Sam sobie poradzę. Ja nieraz z ludźmi rozmawiałem, mówię, dlaczego ty, ale po co, w jakim celu? Nie rozumiem, co ty masz? Masz może to godność osobistą? Godność osobistą masz? Rozumiesz? Masz Boga. Ja zawsze lubiłem, zazdrościłem, jak byłem w szkole, takich rzeczy, jak ktoś miał starsze rodzeństwo, na przykład byliśmy tam w trzeciej czy w czwartej klasie i tam się pobiliśmy, na przykład ktoś powiedział, zobaczysz, przyjdę z bratem, to cię zleje, brat był w ósmej. I to od razu była sraczka, wiecie, o co chodzi, bo brat był w ósmej. Wiesz, przychodził brat, wiesz, o co chodzi, z ósmej klasy, tamten mu sięgał do klaty, brat wchodził, bum, rozumiesz? I już wiesz, taki małolacik w trzeciej czy czwartej klasie był nieruszony, bo miał brata w ósmej. Brata w ósmej. Ja nigdy nie miałem kim postraszyć. W ogóle wiesz, już mój brat mnie ostraszył. Już wiesz, 5 lat młodszy to już był i to byś, już ja tam przychodziłem i ten bum robiłem, nie? Ale w ogóle ja nie miałem nigdy kim postraszyć. A w ogóle ja sobie, jak się narodziłem z Bożego Ducha, to sobie uświadomiłem, że ja mam kim postraszyć. Mówię, ale jazda. W
W ogóle weź, jestem w tym z Bogiem. Jestem w problemie z Bogiem. Dlatego On mówi, nie bój się i nie lękaj. On mówi, bądź odważny, bo ja z Tobą jestem w tym bałaganie. Nie bądź odważny ze względu na swoje możliwości, tylko bądź odważny ze względu na to, że znasz mnie osobiście. Jesteśmy razem w tym kotle. Tak się załatwiłem. A więc świadomość Bożej obecności. Po drugie, tożsamość władcy, czyli panowania nad przeciwnościami. Musimy posiadać tożsamość władcy. Odwaga manifestuje się poprzez tożsamość władcy. Jestem tu z Bogiem, więc władam. Nam nie wolno nie władać. Władajcie. Nie bądźcie kulturalni. Nie bądźcie wyrozumiali dla problemów, dla przeciwnika. Rozumiecie? Nie bądźcie takimi ludźmi. Ugrzecznieni. Nie bądźcie. Władasz to władasz. Władca to władca. Władasz. Tak ma być to zrobione. Tak trzeba zrobić tą rzecz. Ponieważ władasz, to przeciwnik musi się wycofać. Jak nie władasz, to przeciwnik się nie wycofa. Rozumiesz? Odwaga manifestuje się dalej poprzez zaufanie w moc Boga w danej sytuacji. To do tej sytuacji Bóg ma moc. Do tej sytuacji, w której się znalazłem. I odwaga manifestuje się też w niezależności od człowieka. Ludzie myślą, że musi być człowiek, który im tam pomoże. Nie musi. Nie musi. Ja dzisiaj mam po to pomagać ludziom, ale ja w większości moich sytuacji takich kryzysowych w życiu nie miałem do kogo iść, bo jakkolwiek pastorzy wielokrotnie, moi znajomi, to oni w ogóle nie rozumieli problemu. Sami w nich siedzieli i uważali wiele rzeczy za to, że to nie jest problem. A nawet jeśli wiedzieli, że jest problem, to szli na kompromisy z takimi problemami, bo nie umieli ich rozwiązać. Więc nie było się kogo poradzić. Więc ja zobaczyłem, że odwaga manifestuje się przez niezależność od człowieka. To nie znaczy, że nie korzystamy z człowieka, ale znaczy, że my jesteśmy odważni w tym, aby nie wycofać się z wiary, nawet jeśli wokół nas nie ma przyjaznych nam ludzi. Rozumiecie? 10:16 pokazuje, że wiara, że odwaga musi być wprowadzana w czyn. Że odwaga to nie jest oczekiwanie na Boże działanie. Odwaga to jest działanie w przekonaniu, że przez nas działa Bóg. Odwaga to nie jest oczekiwanie, że coś się wydarzy. Odwaga to jest przekonanie, że teraz w tym ruchu, który wykonuje, działa przeze mnie Bóg. W tym ruchu. W tym ruchu działa przeze mnie Bóg. Że jeśli ja zadziałam w ten sposób, to zadziała Bóg. To jest schemat do każdej formy opresji. Jeżeli przychodzi opresja i będziesz stosował ten schemat, to wyjdziesz z opresji i sięgniesz po sukces. Nie ma takiej możliwości, żebyś nie wyszedł z opresji. Nie szukaj innych dróg rozwiązania, bo po co? To naprawdę działa. Rozumiecie? To naprawdę działa. Zawsze działa. Odwaga jest czymś, przez co w ogóle Bóg się porozumiewa z człowiekiem. On się porozumiewa z nami przez to. Wiecie, ile by zmieniło, gdybyśmy w sytuacjach opresyjnych wprowadzali odwagę?
Bardzo dużo by się zmieniło. Nie byłoby takiej opresji, której byś nie przeszedł. Bardzo mi zależy, żebyście rozumieli to, bo ja chcę, żebyśmy byli ludźmi pozbawieni iluzji pod tytułem, że opresja jakoś minie, czy się skończy. Prawdą jest to, że w pewnych przypadkach w ogóle nie robienie niczego i nawet niewierzenie powoduje, że opresja się kończy. Bo tak jest. Bo są różne opresje. W ogóle nie ma końca opresji. Opresje są związane z czasem. Rozumiecie? Nie wiem, przychodzi takie coś, jak teraz przez Polskę się przewaliło, na przykład taka filozofia COVID. No i teraz ona się po prostu przewaliła i sobie pójdzie. No i pójdzie. Natomiast są ludzie, którzy w ogóle czekają, aż ona pójdzie. Oni ani nie wierzą, ani nic nie robią. I oni jakoś przeżyją. Rozumiecie? Ale jest masa innych opresji, na które mamy bezpośredni wpływ. Na to mamy pośredni, więc w ogóle załatwiamy w ogóle sprawy tak, jak potrafimy i to działa. Natomiast jest masa opresji, które dotyczą bezpośrednio Twojej osoby. Jeżeli Ty nie zadziałasz na tym poziomie, o którym ja tutaj powiedziałem, nie odpowiesz w ten sposób, nie uwolnisz odwagi, a inaczej nie otworzysz się na to, że Bożym rozwiązaniem jest tutaj odwaga, rozumiesz? No to to będzie trwać i trwać. Trwać. A ja chcę, żeby było tak, że przyjdzie sytuacja trudna, Ty będziesz znał schemat, będziesz powiedział OK. Przede wszystkim, co robię? Nie wybijam się z wiary. Okej. Wiem, że mam być odważny. Wiem, że muszę obładować to w ogóle odpowiednią mentalnością i preklamacją. W porządku. Jadę z koksem. Działam. Rozumiesz? I zaczyna się dziać. Bo musi się zacząć dziać. Diabeł musi się wycofać. Musi. On się tego boi. On przed tym drży. Rozumiecie? Ale nie drży, jeżeli nie znamy metod. Jak nie znamy metod, to on nie drży. Ja zauważyłem, że jak są określone metody, to one po prostu zaczynają działać i one sobie działają. Potem już nie myślimy, tylko stosujemy tą metodę. One same jakby sobie lecą. Rozumiesz? Same sobie lecą. Ja kiedyś, jak się uczyłem ćwiczyć, to podchodził, na przykład robiłem coś, kurczę, tak mi szło trudno jakoś. Podszedł jakiś trener i powiedział, słuchaj, zmień tylko tak postawę, zrób takie coś tam, pokazał mi parę rzeczy, mówi i teraz działaj. Ja mówię, ty, ale numer, w ogóle mogę to robić, w ogóle normalnie jak trzeba. I co robiłem? Zapamiętywałem postawę. Wiesz, o co chodzi? Zapamiętywałem postawę. Zapamiętywałem to. Po prostu. Zapamiętywałem. Od lat świetli ludzie z różnych kultur, w różnych czasach ustanawiają strategię. Widzą, że coś działa, opisują to, rozumiecie? I uwalniają do społeczeństwa. To są strategie. Strategie. Czytałem sobie ostatnio o człowieku, nazywał się Musashi Miyamoto. Był człowiek, który żył tam chyba w XIV wieku, już nie pamiętam. Był samurajem. Był filozofem, poetą, malarzem, pieśniarzem. Opracował
styl walki na dwa miecze, katana i wakizashi, był niezniszczalną maszyną bojową. Bardzo inteligentny, twórczy, kreatywny. I stworzył 10 zasad Musashi Miyamoto. I kierował się tymi 10 zasadami. On się nimi kierował. To były zasady mistrza. Rozumiecie? One były na tamten czas, dla tamtego społeczeństwa. Natomiast dzisiaj, szczerze powiem, jak się je czyta, to czasami się zastanawiamy, to ja się zastanawiałem, czy Musashi Miyamoto nie czytał Biblii. Bo w pewnych aspektach w ogóle to wydawało się, na przykład takie, jak mówił w ogóle, nigdy nie noś w sobie złości. W ogóle, nie? Na przykład takie rzeczy. Bo to dekoncentruje, nie? On był w ogóle twórcą jakiejś formuły, która działała. Mamy tutaj mistrza nad mistrzami, który obrazuje nam konkretne formuły i mówi, dzieciaki, to naprawdę działa. Kurczę, znam ziemię, znam duszę, znam diabła, znam demony, znam to wszystko. To naprawdę działa, co do was mówię. Tylko róbcie tak, dzieciaki, jak do was mówię. I ja tak zacząłem robić. I ja dzisiaj nie robię innych rzeczy. Kiedy przychodzi opresja do mojego życia, pierwsza rzecz, co robię, ustawiam się w pozycji wiary. Dziękuję bardzo. Jestem już jak muł. To jest w ogóle sytuacja, w której ja w ogóle jakby ja jak Transformers, człowieku. Pum, 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 pum. Ustawię się w takiej pozycji i koniec. Ja nie będę jadł, nie będę pił, nie będę mówił, nie wiem, co zrobię. W ogóle, co robię? Wierzę w tym temacie. Rozumiesz? Nieważne, co się dzieje. Ktoś się pyta, jak tam u ciebie. Rewelacja, świetnie, nigdy nie było lepiej, nieustające pasmo sukcesów. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle uśmiechnięty, odwrotna postawa w ogóle emocjonalna, niż by wypadało. O, w ogóle odwrotna. Wszystko na odwrót robię. Wszystko. Rozumiecie? Czasami Agata czasami to na mnie patrzy, w ogóle tak, jakaś jest trudna sytuacja, a ja robię odwrotne rzeczy. Na przykład jest godzina 12, ja przyjdę i nic nie robię. Wezmę prysznic, położę się, mówię, co robisz? Ja mówię, nic. A czemu nic nie robisz? Ja mówię, bo nie ma nic do roboty. Nie, no jest dużo do roboty. Ja mówię, nie, nie dziś. Dziś nie robię nic. Nic. Nic nie robię. Nic nie robię. Ale to nie, nie załatwiasz tej sprawy? Nie, 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 nie. Jaki stan? Ja czasami się zachowuję jak idiota, wiecie, o co chodzi. W ogóle bawię się, gdy staram się bawić. Jakiś film oglądam, komedię, coś tam robię, śmieję się, wygłupiam się, świruję w ogóle, a tutaj się w ogóle życie sypie jakieś poważne, wiesz, nie? A tu jakaś ruina się robi, a ja w ogóle, wiesz. Kenneth Hagin, bo to był też człowiek, którego ja się nauczyłem pewnych rzeczy. On jak obejmował nowy zbór, zebrał, wziął radę starszych i powiedział tak, przyjaciele, jestem tutaj nowym pastorem, bo tam troszkę inaczej, tam nominowano odgórnie, ale to też zespoł apostolskiego szło wszystko. Jestem nowym pastorem i mam wielką prośbę, nawet gdyby się starsi zboru pobili na pięści w niedzielę przed nabożeństwem, proszę mnie nie budzić za wcześnie, ponieważ ja się nie denerwuję. Mam takie zasady, że się nie denerwuję, niczym nie martwię, nie troskam się, bo to wszystko grzech. Problemy fejki. Po prostu on taki był, jak Hegel był na spotkaniach różnych takich pastorów, starając się ludzie pukali palcem w głowę, mówił, to jest nienormalny człowiek, on się w ogóle niczym nie martwi. W ogóle. Ten święty śmiech, rozumiecie, który Hegel zaczął propagować, to był w ogóle powód taki, że on w ogóle tak w ogóle się wyluzował, miał wywalone na wszystko. Wiecie, tu się potrafiło życie walić, a Hegel chodził się śmiał. On odwrotnie robił wszystko, odwrotnie. Odwrotnie, że sytuacja wymagała skoncentrowania, skupienia, rozwiązania, zadziałania. W ogóle Hegel... Wiesz, mówię, co to jest? Strategia Boża. Jak to jest różne od tego, czego nas nauczył świat, zauważyliście? Rozumiecie, że my posługujemy się światowymi metodami wychodzenia z opresji? Bardzo często. Najczęściej...
Pierwsza rzecz, którą robimy, skupiamy się na opresji. Zamiast ustawić się w wierze, rozumiesz, o co chodzi? I odważnie wprowadzać konkretne rzeczy. Ale to jest jedyna droga. Jedyna forma. Amen.